Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście eSportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a dzisiaj będę rozmawiał na temat FIFA w Polsce i na świecie, popularności tej gry z Pawłem Sadowskim, wieloletnim graczem FIFA, entuzjastą e-sportu oraz profesjonalnym graczem Michałem Owczarzakiem z Arki Gdynia. Witam. Witam serdecznie. Chciałbym Was na początku zapytać, jak Waszym okiem wygląda e-sportowa scena FIFA w Polsce? Czy to jest względem Zachodu w miarę jakby nowa scena? Czy tutaj wszystko raczkuje? Czy jest to już całkiem dojrzała scena, tak jak w przypadku CS-a czy LoL-a? Ja osobiście uważam, że z FIFA w porównaniu w Polsce i ze sceną zachodnią jest podobnie jak w przypadku innych scen sportowych. Jest już w miarę rozwinięta, jednak jeżeli chodzi o zachód, no to jest on nadal jakby o wiele wyżej niż polska scena. Jest trochę więcej turniejów, na pewno jest to wiele większe pule nagród są. Można powiedzieć większe zainteresowanie klubów piłkarskich, chociaż to się też już można powiedzieć w Polsce zmienia, bo mamy tego coraz więcej. Ale no, wydaje mi się, że nadal troszeczkę odstajemy, ale też nie ma się czego wstydzić, bo tak jak powiedziałem, czy to w CS-ie, czy w LoL-u, mimo że te sceny są pewnie bardziej rozwinięte od sceny FIFA, to no, nadal jest ta przepaść właśnie z Zachodem. A jak ty to widzisz, Michał, z perspektywy wieloletniego gracza, prozawodnika? No to w moim przypadku tutaj mogę stwierdzić, że e-sportowa scena w Polsce bardzo się rozwija. W porównaniu do kiedyś, turnieje są teraz już lepiej zrobione, kiedy tam, że w ogóle nagród bardzo mało, rocznie 5-6 takich większych. Teraz widać, że to brnie do przodu, też jak widać, zbliżamy się powoli do tego zachodu. Tam wiadomo, niemieckie kluby czy holenderskie bardzo prężnie. No i mam nadzieję, że teraz pojawi się nowy pomysł na budowanie ekstraklasy. No właśnie, jak jest z tą Ekstraklasą i FIFA, bo jakby był ten projekt zapowiadany, ale czy z waszej perspektywy już jakby, nie wiem, kolejny sezon możemy się spodziewać, że to faktycznie ruszy? No są przymiarki, już nawet poszła taka decyzja, że zostanie Ekstraklasa FIFA z trybem 11 na 11. Na tą chwilę tylko to mi jest wiadomo. Wydaje mi się, że to i tak jest ogromnym plusem to, że Ekstraklasa w ogóle zainteresowała się FIFA, bo myślę, że to tak trochę spadło z nienacka i nikt się wcześniej tego nie spodziewał, takiego ruchu. I myślę, że to jest no, ogromny ruch w przód, nie? A szczególnie jeżeli, no ja nie mam takich informacji, bo no, Owca jest tutaj profesjonalnym graczem, więc pewnie gdzieś tam ma informacje zza kulis, ale jeżeli już są jakieś plany na FIFA 19, jakieś rozgrywki Ekstraklasie, no to możemy się tylko cieszyć, no i przyklasnąć władzom Ekstraklasy, jakby, że mają otwarte oczy i podążają gdzieś tam za trendami, tak? Znaczy dwie poprzednich, nie wiem, czy kojarzycie, były już takie dwie edycje zrobione. Tak, tak, tak. Ekstraklasa Cup to się nazywało, na Canal Plusie było do obejrzenia. I tam głównie właśnie taki e-sport był łączony z prawdziwą piłką nożną. W tym roku na przykład Bartas z Arki Gdynia grał normalnie z piłkarzem, zawodnikiem Arki Gdynia, bo to były tryby dwóch na dwóch. Grał e-sportowiec i piłkarz. Czyli na przykład Carlitos grał, normalnie reprezentował Wisłę Kraków z sportowcem Wisły Kraków. No i taki turniej miał miejsce. Jak myślicie, dlaczego kluby sportowe inwestują w e-sport? Po co tak naprawdę im to teraz? Bo tak jak sobie myślę, no to niektórzy mogą mieć trochę pretensje, że jednak klub sportowy, który powinien jakby promować to, ten taki zdrowy tryb życia, to jednak skłaniają się ku grom komputerowym i graniu w konsole.
Więc jak myślicie, dlaczego kluby sportowe teraz spoglądają w stronę e-sport? Jak coś się rozwija, wiadomo, że każdy klub chciał być na czasie. E-sport teraz rozwija się bardzo szybko. Kluby nie chcą zostać z tyłu z czymś, co może marketingowo nie przynieść, więc głównie na tą chwilę marketingowo chcą jakby być w tym, należeć do tego i nie chcą być w tyle. Ja myślę też w ogóle właśnie, że osoby, które się gdzieś tam interesowały e-sportem nie od wczoraj, że tak powiem, no to widziały już ten trend, że gdzieś to prędzej czy później właśnie to się stanie, że kluby piłkarskie, czy ogólnie kluby sportowe, każdy wiedział, że to się stanie, że gdzieś tam ten sport taki tradycyjny będzie chciał wziąć do siebie e-sport właśnie to, przez to, co powiedział Owca, ze względów marketingowych, a jakby gdzieś tam odpowiadając właśnie na te drugie pytanie odnośnie zdrowego trybu życia i że to się gdzieś tam nie łączy z komputerem, no to myślę, że wielu e-sportowców jest doskonałym przykładem na to, że bycie profesjonalnym graczem to nie tylko siedzenie i granie w komputer przez 12 godzin, no myślę, że Pasza jest idealnym na to przykładem, tak, że można wyglądać jak kulturysta prawie, że i do tego jeszcze grać w gry i to się nie ze sobą, a wręcz wydaje mi się, że aktywność fizyczna poza graniem gdzieś tam właśnie na komputerze jest bardzo ważna, no bo no wiadomo, no benefity z tego są ogromne, tak, lepsza koncentracja, wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch i tak dalej, więc no nie starałbym się łączyć gdzieś tam, czy mówić tego, że jeżeli ktoś ma zamkniętą głowę i nie myśli otwarcie, no to tak będzie na to patrzył, nie? Że właśnie, że kluby może nie powinny, może nie wypada i tak dalej, ale każdy, kto ma gdzieś tam troszeczkę właśnie otwartą głowę, otwarte oczy i wie, co się dzieje na świecie, to myślę, że zrozumie i w pełni będzie rozumiał taki trend. Nie? A gdybyśmy mieli spojrzeć na Polskę i kluby, które już zaangażowały się w e-sport, to czy to jest tak, że dalej są tylko 3-4 kluby, które interesują się e-sportem i mają jakby swoją reprezentację w FIFA czy w inne gry? Czy to jest tak, że już każdy klub z ekstraklasy w zasadzie coś działa w tym kierunku? Znaczy, myślę, że na pewno kluby, jak już dostały informację o ekstraklasie, że takie coś się pojawi, na pewno już zatrudniają takich przedstawicieli sportu, którzy będą się tym zajmować, no bo tak jak mówię, no, nikt nie chce zostać w tyle, jeśli coś się rozwija. Drużyny, na tą chwilę drużyny są, no jest sporo tych drużyn, bo nie mówię tylko, że Arka, Legia czy Wisła Płock, ale też Jagiellonia próbowała swoich sił i też są zespoły. Gliwice chyba też również. Tak, Gliwice, Zagłębie Sosnowiec, jeszcze jest już trochę tych zespołów ekstraklasy, ale nawet nie ma, nawet jeśli chodzi o zespoły, to są takie jak na przykład drugoligowe GKS Tychy. Też weszły w e-sport, chociaż nie są w ekstraklasie, a też chcą jakby się rozwijać w tym kierunku i nie zostać w tyle. Nasza lokalna tutaj z Owcą Polonia Środa też również wspierały e-sport jakiś czas temu, nie wiem czy nadal to tam jakby działa, tak, coś tam, ale wiem, że sam chyba organizowałeś turnieje, prawda? Tak, akurat jestem tam w zarządzie, więc trzymam pieczę nad tym e-sportem, chociaż wiadomo, w niższych ligach troszkę ciężej jest coś tutaj działać. A warto powiedzieć, zainteresowanie, że to jest czwartoligowy zespół, tak? Już gdzieś tam trzecioligowy. Przepraszam, trzecioligowy. No, ale już są zalążki, tak samo jest Wiara Lecha bodajże, w Wielkopolsce Wiara Lecha, drużyna utworzona przez kibiców Lecha Poznań i też mają swoją sekcję e-sportową, a to jest jeszcze liga niżej niż Polonia. Rozwija się to szybko, każdy chce być na czasie z tym wszystkim. Super, że nawet te kluby z niższych lig już dbają o rozwój w kierunku e-sportu. Myślę, że to może być tylko i wyłącznie lepiej z e-sportową sceną FIFA w Polsce, jeżeli coraz więcej klubów będzie się po prostu interesowało tym tematem na takiej stopie, nazwijmy to, profesjonalnej. Ja chciałbym jeszcze zapytać Was, jeszcze bym chciał wrócić do tego porównania e-sportowej sceny FIFA w Polsce a za granicą. Czy moglibyście mi przedstawić, jak się mniej więcej prezentują pule nagród obecnie
w turniejach FIFA w Polsce i jakie są przede wszystkim najważniejsze turnieje w Polsce i czy to w zasadzie wiąże się z pulą nagród, że jakiś najważniejszy turniej no to ma największą pulę, czy jak to wygląda z waszej W Polsce na pewno najważniejszym turniejem są zwane Mistrzostwa Polski. Ja pamiętam, że kiedy w 2013 roku, jak ja zdobywałem Mistrza Polski, to było płacone 3000 zł za pierwsze miejsce. Teraz doszło już do tego stopnia, że pula nagród za Mistrzostwa Polski w tym roku wynosiła 40 tysięcy, więc to już idzie do przodu. Jeśli chodzi o świat, no to już są ogromne pieniądze, bo 250 tysięcy. Dlatego to jest zainteresowanie. Warto też jeszcze wspomnieć o tych Mistrzostwach Świata, które się odbyły, że w przeciągu 3 dni 29 milionów wyświetleń na streamie i była ta transmisja podawana do ponad 60 krajów, więc często w Polsce jest takie jakby myślenie, że FIFA to jest jakby bardzo niszowe, albo że nikt nie gra w FIFA e-sportowo. Jednak prawda jest taka, że mało osób e-sportowo w FIFA gra w Polsce, ale za granicą, no nie jest oczywiście to też tak porównywalna scena do LoL'a czy CS'a, ale no jak widać po tych mówię, no 29 milionów w 3 dni wyświetleń, no to jednak mówi to samo za siebie, że jest też jakby popyt na tą FIFA i że ludzie chcą to oglądać po prostu. I też jeszcze, że tak szybko powiem, no to dla mnie osobiście FIFA jest bardzo fajną grą, jeżeli chcemy przedstawić e-sport osobie, która nie ma o e-sporcie pojęcia, ze względu na to, że FIFA ma jakby bardzo, bardzo niski próg wejścia, jeżeli chodzi o zrozumienie gry, tak? Jeżeli ktoś zna piłkę nożną, tradycyjny sport, to kiedy pójdzie na lana FIFA na przykład, to nie będzie musiał bardzo rozumieć inaczej zasad piłki nożnej niż tradycyjnie, tak? Gdzie na przykład w StarCraftie czy w CS-ie osoba, która nie ma zielonego pojęcia o tych grach, nie zrozumie nic. Bardzo jakby na korzyść FIFA jest też ten fakt, że w tej grze nie ma przemocy. I też wydaje mi się częstym argumentem przeciwko e-sportowi w jakiejkolwiek postaci jest to, że ale zaraz, przecież tam się strzela, tam się zabija, tam się bomby podsadza, a tutaj jednak no, nie ma tego argumentu. Jeszcze bym chciał wrócić, Paweł, do tego, co mówiłeś na temat oglądalności streamów, ponieważ no, wszyscy widzą, jaki teraz jest obecnie trend wśród streamerów, jakie gry są streamowane. I mi się wydaje, że często jest tak, że tak naprawdę można być streamerem, ale nie jest się jakby, nie wiem, super, hiper pro graczem w daną grę, tylko chodzi o jakąś tam charyzmę, o kontakt z widzami i tak dalej, i tak dalej. A jak jest w przypadku oglądalności streamów wśród polskich playerów FIFA? Czy to jest tak, że największe oglądalności mają faktycznie jacyś pro zawodnicy, którzy teraz zdobywają wysokie lokaty na turniejach? Czy to jest trochę tak, że po prostu jakiś youtuber bierze FIFA na tapetę i ma dobrą oglądalność? To znaczy, nie chciałbym tutaj rzucać tak konkretnie liczbami, bo ich nie znam, ale no wydaje mi się, że gdzieś to wszystko leży po środku. No jeżeli jest jakby osoba sławna, niekoniecznie profesjonalny gracz, będzie on miał oglądalność, ale również na przykład Miłosz, który był 4 razy z rzędu mistrzem Polski, kiedy on odpala gdzieś tam streama, no to też wtedy ta oglądalność też jest, nie? Ale mówię, no nie chciałbym tutaj przytaczać jakichś konkretnych liczb, no bo po prostu no nie znam ich, chciałbym tutaj strzelać tak. Ale wydaje mi się, że nie musisz być profesjonalnym graczem, żeby mieć dobrą oglądalność, tak? Czy to na YouTubie, czy na Twitchu, ale jak w każdej innej e-sportowej grze, bardzo to pomaga, nie? Wydaje mi się, tak osobiście gdzieś tam patrząc, kiedyś się troszeczkę bawiłem w streamowanie i wydaje mi się osobiście właśnie, że FIFA jest bardzo ciężką grą do streamowania, ponieważ Owca na pewno tutaj potwierdzi, no kiedy grasz, musisz być mega non-stop skupiony, nie? Przez te 90 minut, co trwa mecz, musisz być skupiony w 100% na tym, co się dzieje na ekranie i możesz jakby być interaktywny z czatem, bo każde gdzieś tam skinienie głową w drugą stronę może spowodować, że raz stracisz bramkę, nie? Gdzie przy na przykład takim CS-ie, no jest tak, że runda trwa 2-3 minuty, kończy się runda, tak, i już możesz, załóżmy, coś sobie tam pogadać, nie? W LoL-u też tak jest, no grasz, gdzieś tam zginiesz, albo masz jakąś tam sytuację, albo masz jakiś moment, że gdzieś tam sobie farmisz na przykład i nie musisz być jakoś tak mega skupiony, to wtedy łatwiej jest też właśnie o tą interakcję z czatem. A w FIFA właśnie moim zdaniem jest to bardzo ciężko, jeżeli chodzi o streamy, nie? Jeszcze gdybyście szybko mogli mi powiedzieć,
Co sądzicie o tych nowych trybach, które są ogłoszone, że dostaniemy je w FIFA 19? Myślicie, że to są tryby, które mogą się sprawdzić w takich rywalizacjach e-sportowych? Czy to są wyłącznie skierowane tryby? Mówię tutaj o na przykład, nie wiem, tam chyba był tryb taki, że tam się jakoś inaczej liczą strzały z dystansu, że można grać na przykład tam, nie wiem, bez spalonych. I myślicie, że takie tryby, czy one mają sens w takiej e-sportowej rozgrywce, czy są bardziej skierowane do casuali? Nie, no myślę, że głównie for fun takie tryby i raczej na turniejach e-sportowych nie zobaczymy możliwości zagrania w taki tryb. Ale fajnie będzie ze znajomymi pograć w takie różne ciekawe rzeczy. Na przykład podejrzewam, że tryb strzały tylko z dystansu będzie bardzo ciekawy i widowiskowy. Głównie do youtuberów też to będzie bardzo ciekawe, żeby promować tą FIFA i na pewno to będzie fajna odskocznia też od normalnego. No i też myślę, że warto wspomnieć właśnie, bo wiem, że wiele ludzi gdzieś tam oburzało się trochę na te tryby, gdzieś tam był hejt w internecie. Ja trochę tego nie rozumiem, bo tak nikt się na, nie wiem, na mapki aimowe w CS-ie nikt się nie denerwuje, a też są i są to tryby, jest to mapka tylko i wyłącznie dla zabawy w CS-ie. Tak samo te tryby są właśnie, tak jak Owca wspomniał, na pewno nie będą w żaden sposób e-sportowe, one nawet chyba się tak nazywają potocznie, że to są tryby kanapowe, że po prostu siadasz sobie z kumplem i sobie grasz dla zabawy i wydaje mi się, że tak do tego trzeba podejść, one są zrobione tylko i wyłącznie, żeby urozmaicić rozgrywkę i żeby wprowadzić trochę śmiechu do gry po prostu, tak? Bo wiele tych trybów będzie też miało właśnie potencjał taki, że będzie kupę śmiechu, kiedy będziemy grać. I tyle. Super. Myślę, że możemy kończyć już. Dziękuję bardzo Wam za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Ja pozdrawiam w takim razie chłopaków z Prograjmy.pl i z Polski scam.pl. Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo się miło rozmawiało. Pozdrawiam, dzięki. Będziemy co tydzień gadać. Co tydzień się też spotkamy. Będziemy rozmawiać sobie. I